naszej katedrze, archikatedrze polskiej, która jest Ci bliska, ponieważ także tutaj w 2001 roku byłeś z naszym Ojcem Świętym, dzisiaj Świętym Janem Pawłem II. Komunijnych, dzieci komunijne, to jest jedna grupa, która będzie w październiku, ze względu na te okoliczności. Troszeczkę nam pokrzyżowały plan, ale dzisiaj one tutaj razem chcą z Tobą uwielbiać Matkę Najświętszą. Dziękuję bardzo za obecność. Prosimy o modlitwę w naszej intencji, naszej tutaj archikatedry lwowskiej, parafii naszej katedralnej, całego miasta Lwowa, mieszkańców Lwowa i później także o błogosławieństwo dla dzieci i dla nas. Bardzo Wam dziękuję, że wstaliście w środku nocy, po brzasku, bo jeszcze Lwów śpi, a Wasi rodzice kochani, który bardzo pozdrawiam, wybrali Was w wiankę, przygotowali, żebyśmy się razem tu spotkali. Ksiądz arcybiskup przypomniał mi, że ja tu byłem z Janem Pawłem II już parę lat ładnych temu, ale dzisiaj też jestem z Janem Pawłem II, bo gdziekolwiek się poruszam, to mam jego zdjęcie z fragmentem sutanny. Czyli jest on pod inną postacią tutaj, ale jest zawsze z nami. Was jeszcze nie było wtedy na świecie, może wasi rodzice jeszcze się nie znali, może narzeczonymi byli wtedy. Bardzo Wam dziękuję, bo Wy jesteście jak takie małe tabernakula. Wiecie, co to jest tabernakula? No? To jest tam, gdzie Pan Jezus przybywa. Tam, gdzie Pan Bóg żywa. Tak jest. Tak jest. Właśnie tam, w szczególny sposób, pod postacią chleba jest obecny Pan Bóg. A Wy go przyjęliście, więc jesteście żywymi tabernakulą. Takim miejscem przechowywania i zamieszkania Pana Boga. Dlatego serdecznie Was pozdrawiam, jeszcze raz Wam dziękuję i udzielę Wam papieskiego błogosławieństwa za pośrednictwem Ojca Franciszka, papieża, takie apostolskie błogosławieństwo dla Was, żebyście ciągle byli piękni i dla Waszych rodziców, żeby dawali Wam przykład, jak wzrastać w mądrości u Boga i u ludzi. Pan z Wami, Jezu Duchu, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Wam, Waszym rodzicom, Waszym rodzinom i miastu, tym wszystkim, którzy jeszcze śpią, którzy wstają, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Życzę Wam pięknego dnia. Ja to
pożarnie ludzie na samym świecie, nie mogą być do tego dodać. To może chorowa nie bliższy po prostu. Nie, to musisz nagrać. Tak? Bo teraz jest pandemia, to nie wiadomo, czy się więcej podaje, czy nie. Lubię spać na kazaniu. Muszę się nauczyć, że Tak, jeszcze wczoraj się biegł. Tak, właśnie. No chyba z zagranicy.